udało wam się pokonać wszystkie, przynajmniej te, które widzieliście, mutanty, które wyglądają jak skrzyżowanie ryby ze świnią z dziwną paszczą, która rozwiera się na cztery strony. Są to ewidentnie stworzenia ryjące. Widzicie, że kolana mają odwrócone w stosunku do tego, czego można by się spodziewać. Po prostu wyginają się nogi w drugą stronę. Fred, jak się czujesz, dasz radę iść dalej? No, tam trochę mnie podziebały, to najwyżej, nie wiem. Ilaj, ty się znasz na pomocy, czy coś? Bo trochę mi poszarpały rękę, no. A no, znam się tylko z bandażami, lipa, ale coś się tam wykombinuje. Odrywam kawałek szmatki. No i w miarę czystego ubrania od kogoś. Polewam to alkoholem, który posiadam. Mhm. I chcę mu obwiązać łapę. No widzisz, że tak jak to gniazdo CKM-u on obstawiał, tak praktycznie one się go bez przerwy uczepiały rąk. Więc tak jak generalnie cała reszta jest u niego w miarę nietknięta, tylko nieliczne draśnięcia, tak akurat liczne rany dość poważne ma na rękach. Rzuć proszę w takim razie problematyczny test. No najcięższe rany jakie ma to są lekkie, tylko że ich mają dużo. Rzuć problematyczny test pierwszej pomocy. Okej. Zdałeś? No jest dwójeczka, więc zdałem. Ale musisz mieć dwa sukcesy. No to w takim razie lipa. Nie udało się. A ile masz w pierwszej pomocy, czy tam leczeniu ran? Trzy w pierwszej pomocy. No to zdałeś. A czy w leczeniu ran? A w leczeniu ran to nie mam. Nie, no, pierwsza nie. Pomoc powiedziałem. A pierwsza tak, pomoc? Pierwsza pomoc? Wybacz, to zdałeś. Bo odejmujesz od 17, 3 to ma 14. No to zdałem w takim razie i ja myślałem, że to leczenie. No, zdałeś. Znaczy... Byłoby to leczenie, gdybyś na przykład wymieniał mu bandaże następnego dnia. Ale to praktycznie świeże rany opatrujesz, dlatego jest pierwsza pomoc. Pierwszej pomocy używa się bezpośrednio na uraz i bezpośrednio w czasie walki, natomiast leczenie ran, kiedy wiesz, pacjent leży spokojnie i na spokojnie go sprawdzasz, doglądasz, czy kurujesz go właściwie długoterminowo. W tej chwili Mei Li będzie prawdopodobnie musiała rzucać na leczenie ran, a nie na pierwszą pomoc. Doglądając opatrunków Tomiego. A jeżeli nie będzie doglądać jego opatrunków, no to się wda jakieś zakażenie i Tomy umrze z zakażeniem mózgu, jakąś sepsą czy innym gównem. Oj. No. Okej, zostało mi coś trochę tego alkoholu, bo chyba całego nie wylałem na tę szmatkę jedną. A ile miałeś? Tak, miałem mołotowa już zrobionego i jedną butelkę całą. No to zostało ci pół butelki z tego wszystkiego. Dobra. Mołotowa zużyłeś i pół. No ja miałem dwie butelki. Jedną całą przerobiłem na mołotowa i teraz polałem tą drugą. Więc chcę odrywać jeszcze jakąś szmatkę i użyć tego tym razem na swoje ręce, która też została pociechana. No, sam siebie próbujesz leczyć. No, jest ciężkie do zrobienia. Zwłaszcza, że jesteś leworęczny. To jest rana ciężka. Policzmy utrudnienia. Dostaniesz 30% za to, że sam siebie musisz. Dostaniesz... To jest rana ciężka, więc... trudny, czyli robi się bardzo trudny. I do tego dodatkowe te utrudnienia... Wartowny. Musisz rzucić na wartowny. Ojoj. A jak ja bym mu pomogła, bym mi mówił, co mam robić? Masz umiejętność polegającą na pierwszej pomocy? Nie. Czekaj, pierwsza pomoc była na sprycie, tak? Bo tego tak. Chyba jeszcze nie dopisałem. No. Mam tutaj czwóreczkę, jeżeli od ósemki odjąłem trójkę, ja mam sprytu, to fart, tak? Zdałem. Cholerny fukiarz. No to robisz naprawdę tutaj... popis zręczności i geniuszu improwizacji. W zębach trzymasz jeden koniec bandaża, drugim opatrujesz się jednocześnie.
polewasz butelką, w której masz spirytus. Po dwóch machnięciach niestety nie utrzymałeś jej, wymknęła ci się i roztrzaskała się na betonie peronu. Natomiast to, co wylałeś, zdążyłeś tym odkalić swoje rany. Potem, machając kawałkami materiału, owinąłeś rękę dookoła, no i udało ci się zredukować. Teraz sprawdzę, kurka, ile to było. Aha, no to ci redukuje o 5% utrudnienia. Czyli zostaje ci 25. No tak. Dobra. Powiedziałeś, że się rozbiła, co nie? Chcę pozbierać tak. Jakiś tam największy kawałek szkła. Okej, znajdujesz. No to jest szyjka akurat. No to tulipana sobie chowam do kieszeni. Okej. Którą ręką to robiłeś? Aha, czekaj. Dobra. Kiedy opatrywałeś sobie prawą rękę, ponieważ to ona była zraniona, dostrzegłeś coś na ręce, co nie jest raną otwartą, tylko jakieś takie... No nie wiesz do końca, co to jest, a tu jest zbyt słabe światło, żeby cokolwiek dostrzec. Natomiast wydawało ci się, jakby oprócz ran od pogryzień pojawiły ci się na skórze jeszcze jakieś inne obrażenia. No to kuźwa pięknie. Fredziu, możesz tu podejść na chwilę? No, Fred podchodzi. No, co się dzieje? Możesz rzucić na to okiem i tak ocalają tę szmatkę, żeby mu pokazać. No, wygląda, że masz jakieś siniaki czy coś. To w tym cholernym czerwonym świetle to jak gówno widzę. No i widzisz, rzeczywiście ta stacja jest oświetlona takimi czerwonymi lampkami awaryjnymi, oświetlenia awaryjnego. Dobra, kij z tym najwyżej łapę będzie trzeba mi urządzić. Idziemy dalej. Więc przeskakujecie z peronu na tory i tory biegną w dwóch kierunkach jakby. Na wschód i na zachód. Fred no to wskazuje zobacz. Na kierunek zachodni jako ten, którym powinniście podążać. Widzicie, że rzeczywiście tory jakiś kawałek dalej skręcają w kierunku, który was interesuje. Natomiast od północy... Od północy czujecie taki jakiś dziwny niepokój. Rzućcie proszę na nasłuchiwanie. I tak. Alicja musi zdać problematyczny, a Eli... Trudny. Zdałem. Okej. Okay. Alicjo? Problematyczne. Masz wykupione nasłuchiwanie? Tak, na dwa, ale nie zdaję. Okej. Okay. W takim razie Eli, tak nasłuchujesz przez chwilę i słyszysz echo. No, można by to potraktować jako... jakieś trzeszczenie, no wiadomo, w takich starych instalacjach jakieś rury, coś takiego trzeszczy i to echo się odbija, ale nie. To jest jakby echo dość dalekiego, lecz powoli zbliżającego się odgłosu jakby wbijania wiertła w drewno. No nie, Fredziu świniak idzie, kolejny. Może się ewakuujmy. Wiesz, można by obsadzić to działko i jedno z nas mogą spróbować go zrobić. Pod ogień CKM-u. No ale czy ten CKM jest sprawny w ogóle? Fred? Fred już strzelał, dobrze działał. No, działał sprawnie, ale ja se myśli, że może powinniśmy zostawić go za sobą i po prostu no, zostawić to wszystko i iść w pieruny. No dobra, to on za nami jest, czy myślę, tak, że za nami. Ten, to spoko. Ta świnia idzie ze wschodu, a Fred prowadzi was na zachód. Jakby dobra, Fredziu. Po ilości martwych zwłok dostrzegasz, że więcej zwłok postrzelonych jest po stronie zachodniej, a rozerwanych na strzępy przez zęby po stronie wschodniej stacji. Nawet nie ma co ich sprawdzać, prawdopodobnie ograbione albo wszystko jest zniszczone. Dobra, Fredziu, no to szybko. Ale po cichu.
Okej. Rzućcie sobie, proszę, na orientację w przestrzeni. I dla Alicji to będzie rzut trudny, dla Ilaja bardzo trudny. Zapomnij. Nie ma A opcji. jeżeli macie lub nie, no to odpowiednio suwak za posiadanie umiejętności lub jej brak. Do tego jeszcze co podałem. No tak, piękne rzuty. Piękne rzuty. Ilaj, tak, dwudziesteczka, pięknie. I 19. No tak. I szesnastka, tak, do zestawu. Taka fajna 16 by się przydała, ale nieważne. No, niestety się wywracacie. Poślizgnęliście się na szynach. Zwalniacie, bo nie jesteście w stanie utrzymać tempa i bez przerwy się przewracacie. Światło stacji już się przerzedziło, tu jest bardzo ciemno. Wyciągam obrzyna. Po jakimś czasie dostrzegacie jakieś tam nikłe światła pojedynczych lampek, co oznacza, że stacja kolejna gdzieś za zakrętem jest. Natomiast za plecami słyszycie odgłos chrobotania metalu o drewno. Nie może się dobrze skończyć. Nie, no, przygotowuję obrzynę i idę ostrożnie do przodu. No, ja też przygotowuję Uzi. I idziemy. Widzicie cień sylwetki Freda, który was prowadzi. No jakby światło jest nikłe, bo nikłe, ale bije od przodu, więc widzicie cień jego sylwetki. W czasie, który zajął wam zamknięcie i otwarcie oczu, mrugnięcie, w mgnieniu oka dosłownie, Fred znika. Fred? Uciekamy. Chciałbym rzucić na wypatrywanie. Co więcej, no miał przy sobie broń, sprzęt, a szliście po szynach. Nie słyszeliście żadnego metalicznego odgłosu. Ej, to są jakieś duchy. Uciekajmy stąd, szybko. Nie ma co się bać, dziecko. Bóg nas broni. A teraz wypadałoby poszukać naszego przyjaciela. Nie można go tak zostawić. No i jak mówiłem wcześniej, wypatrywanie. Ja nie idę dalej, ja zatrzymuję się w miejscu. Dobrze, jak wolisz, moje dziecko, ale panna Piggy za nami chyba nie będzie tak chętna do towarzyskiej rozmowy. Wypatrywanie nie będzie konieczne, ponieważ chwilę później słyszy takie Fred? taki przytłumiony odgłos, jakieś takie szamotanie się i po chwili Morduję Freda. pojawia się znowu Fred. Wstaje. Ale widzisz, że coś mu nie pasuje, bo zamiast ruszyć dalej, jakby się pochyla. I mówi: słuchajcie, bo tu coś jest. Podchodzę tam i patrzę. No, patrzeć niespecjalnie zobaczysz, no to będzie cholernie trudne wypatrywania, jeżeli masz wykupione, jeżeli nie masz, to fartowny. Wypatrywania nie mam niestety, ale można spróbować. To było na percepcji? Tak. Na No to dupa. wypatrywanie. Nie ma. Ja też sobie rzucę. No to tak. To. Nice. Wow. Co to za Na, rzut? nawet nie wiem, jak to rozpatrywać. 1,21. Co to ma być? No jedynka z Ja 20 też się nie. zerują i zostaje jedynka. No, okej. Jednakość. Okay. Więc wydaje ci się, Alicjo, może nie kształt, ale zapach. Są ludzkie zwłoki. Ewidentnie. I dlaczego wam Fred zniknął z oczu? Powoli twoje oczy przyzwyczajają się do ciemności i dostrzegasz, że on upadł, bo się potknął o zwłoki. Ale upadł na te zwłoki, które wytłumiły jego
jego upadek, nie spadł na szyny. Po czym jak wstawał, to zaplątał się w ubranie tego osobnika. Dlatego stękał przytłumionym głosem, zamiast się odezwać w waszą stronę. Cóż, Fredziu, ten martwy kolega chyba właśnie nas uratował przed panną Pini. No, a jak wygląda to martwe ciało? Czy ciało po prostu? A macie jakiekolwiek źródło światła? Mogę wyciągnąć zapałki, ale to nie będzie za długo. No dobra, ale chyba jestem w stanie zauważyć, czy ono jest rozciapkane jak mięso mielone, czy w miarę trzyma się kupy. W miarę trzyma się kupy. No, obrys cienia jest ewidentnie postaci ludzkiej, która posiada przy sobie wszystkie członki. Fredziu, takie głupie pytanie, nie masz może żadnych bateryjek? Ja sprawdzę. Po czym rzucimy teraz na dostępność towaru, żeby sprawdzić, czy Fred ma ją w kieszeni. Miej ją, kupcze. Dobra, załóżmy 10%. Jedynka. Zapomnij. No bo widzisz, Fredziu, ja tu skombinowałem sobie taką laterynkę do paska, ale baterii nie ma. A to, żeś zrobił interes życia. Cóż, byłem pewien, że są bateryjki. Nie ma co. Może ten Skup. kolega tutaj ma. Chcę przeszukać. Okej. No jest ciemno. Nie ma co rzucać na wypatrywanie. Mam Zwiń mu zwinę dłonie. palce. Tak. I to będzie test dla ciebie trudny. Na Masz zręczność. zwinne dłonie? Tak, mam dwa władowane, więc zdałem. Okej. Wymacałeś przy nim, zdaje się, coś lepszego niż bateryjki do latarki. Przy nim bezpośrednio nie ma. Czujesz ubranie, czujesz coś mokrego na jego twarzy i ciele, i domyślasz się, że po prostu macasz ręką otwarte rany i krew. Jak zwykle. Natomiast kiedy starasz się wybadać ręką grunt, żeby przesunąć się kawałek dalej, żeby dalej obmacywać jego ciało, to paradoksalnie ręka, którą chciałaś uchwycić grunt, natrafiła na ciekawy przedmiot. Mianowicie leży tam noktowizor. Fuck yeah! Fredziu, patrz, co on wykombinował od kolegi. No, jakby jest ciemno, więc nie widzę, co żeś wykombinował. Noktowizor, głupcze. No, to tobie się wydaje, że jesteś taki mądry, bo jak założysz na to wizję, to będziesz widział i myślisz, że możesz mnie w związku z tym wyzywać od głupców, tak? Fred, to było po przyjacielsku, nie obrażaj się. No. No już, no. Postawię ci kolejkę w barze, jak wrócimy, okej? No, ja będę trzymał za słowo. Okay? No spoko, spoko. Klepię go Ale po ramieniu. najpierw musimy znaleźć te dokumenty, bo mnie szefo zabije. Klepię go po ramieniu i zakładam mój nabytek. No i jest ciemno. No, odpalam go. Gdzieś z boku, to jest coś w rodzaju takich lornetki z paskiem na tył głowy. Gdzieś z boku znajdujesz pokrętło, przekręcasz je i widzisz tylko na lewo od siebie. Czyli Natomiast zepsuty. na prawo masz na oku taką świetlistą pajęczynę. Czyli podejrzewasz, nie wiesz jak działa noktowizor, ale podejrzewasz, że po prostu jeden z okularów roztrzaskał się uderzając o ziemię i widzisz, nie widzisz trójwymiarowo, widzisz wszystko takie dziwnie płaskie i tylko na lewo od nosa. Spoko, zamykam prawe oko. No i trochę to poprawia, nie zmienia to jednak faktu, że wciąż widzisz wszystko na płasko. Nie jesteś w stanie ocenić absolutnie przestrzeni ani odległości. Okej, ostrożnie posuwam się do przodu. Może leży jeszcze jakiś pręt przede mną, coś takiego? No tutaj są tory, więc takie rzeczy jak kawałki śrub, pręty, metalowe Ale części nie, tutaj. coś długiego. Takie, że wymacać grunt pod nogami. No to raczej nie, ale masz kolbę na przykład od karabinu, tak? Masz Nie karabin. mam obrzyna. A. Dobra, kij z tym. Posuwam się do przodu.
No, posuwasz się do przodu, widzisz pod swoimi stopami podkłady kolejowe i taki jakby żwir wysypany na beton. I teraz dostrzegasz zwłoki. Widzisz, że mają całkowicie zmasakrowaną twarz. Masz wiedzę ogólną jakąkolwiek? No niestety. Dobra, leczenie ran? Tylko pierwszą pomoc. No to no nie pomożesz mu za bardzo. Ciężko ci zidentyfikować pochodzenie ran, ale podejrzewasz, że jest to broń tnąca, albo nie wiem, nóż, broń kłująca. Tylko że widziałeś ofiary bójek w przeszłości, kiedy no, służyłeś komuś tam swoimi ograniczonymi, ale zawsze umiejętnościami pierwszej pomocy. Natomiast tutaj sytuacja była taka, że tak jak zazwyczaj ci ludzie poprzestawali po jednym, dwóch ciachnięciach, tak tutaj no, ten człowiek został ciachnięty ewidentnie z 20-30 razy po twarzy i po klacie. Dostrzegasz mundur i dostrzegasz kontrastową opaskę na jednym z ramion. Nie masz pojęcia, co to jest za kolor, ponieważ w chwili obecnej wszystko dla ciebie jest mniej lub bardziej zielone. Natomiast opaska jest na tyle charakterystyczna, że kojarzysz ją z tymi, które widziałeś wcześniej. One były koloru czerwonego, który, jak wyjaśnił wcześniej Fred, jest kolorem gangu Samum. No, nie wiem, czy widzicie, przyjaciele, ale koleś od Samoma tu leży. Pociachany nieźle. Ktoś na ni nad nim pasył. Jakby ci to powiedzieć, nie, nie widzimy. Oj, nie bulwersuj się już tak, no. Dobra, chciałbym go przeszukać. No właśnie. Na pierwszy rzut oka doskonale widzisz, że broń, którą przy sobie niósł, została zabrana. Czyli kolejne znowu grabili. Widzisz po prostu, widzisz kaburę, widzisz pasek na amunicję. Biorę pasek. Widzi. Tak, no to jest taki pasek wiszący Wiem, nie przy. kolej chciał. Wróć. To mi życzył sobie takiego ustrojstwo. Tak, no to jest taki pas jakby przewieszony przez klatę z jednej strony, a także takich pas do spinania spodni, ale z takimi jakby kieszonkami na pojedyncze naboje. Nie wiem, czy wiesz, o Okej. czym mówię. Wiem, Tak jak po ogarnij. prostu. Tak. Jak szeryf miał. No. Zgarniam ten pas na piersi i pas no, do spodu. Dostrzegasz, że facet ma na nogach dość dobre buty. Chyba cmentarna ze mnie, ale co tam? Biorę. Takie wojskowe glany, można by rzec. No mundur, ale mundur jest cały w plamach ciemnej zieleni. Podejrzewa, że to wcale nie jest zieleń. Poza tym te ciuchy są bardzo mocno poszarpane. Przeszukując go jeszcze bardziej, znajdujesz przy nim piersiówkę. Wykonaną z jakiegoś taniego, miękkiego metalu, dość pojemną, tak pociągając nosem, podejrzewa, że jakiś rodzaj bimbru. Okej, zgarniam to wszystko. Buty nie muszę sobie zapisywać, co nie? To zależy. Nie no, jak mówię, zgarniam te dwa pasy, piersióweczkę i buciki. Okej, dobra. No to zapisz w takim razie wszystko. A jakiejś amunicji przy nim nie ma? No właśnie, no właśnie. Ty tego nie widzisz. Ilaj. Żadnej amunicji to przy nim przypadkiem nie ma? Poczekaj, spojrzę. Totalnie ograbiony, tak? Tak jak mówiłem wcześniej, broń, nawet jakakolwiek broń biała, zostały mu zabrane. Nie ma tutaj kochanienka. Wszystko mu zabrali. A to, co zostawili, biorę ja. Sobie chcesz, idźmy dalej. Spoko.